Miała powstać wiele lat temu, ale doczeka się realizacji dopiero teraz. Na Podzamczu będzie fontanna za 3 miliony złotych. O budowie fontanny mówiło się już w 2015 roku. Po wielu perypetiach projekt budżetu partycypacyjnego w końcu ma być zrealizowany, ale koszty wzrosły dziesięciokrotnie. Fontanna będzie. Projekt przygotowany przez, nie bez problemu, przygotowany przez projektanta w oparciu o założenia tego projektu, w kosztorysowej wartości osiągnął poziom 3 milionów złotych. Przypominam, że założenie tego projektu z budżetu partycypacyjnego opiewało na około 280 tysięcy. A więc mamy do czynienia z dziesięciokrotnym wzrostem wartości tego projektu. Musieliśmy i musimy poprzesuwać środki z innych projektów, które miasto chciało zrealizować i przesunąć je na później. Zagospodarowany ma być teren między ulicą Grodzką a Hetmańską. Projekt przewiduje powstanie ławek, ścieżek, oświetlenia, pergoli z zielenią, elementów siłowni zewnętrznej, klombów, elementów małej architektury i wybiegu dla psów. Przetarg na fontannę będzie ogłoszony niedługo. Sama fontanna ma pojawić się w pierwszym kwartale przyszłego roku.